wielkie brawa. Wspaniałe szóste miejsce finałowe. Miejsce piąte wywalczyła Matylda Matusiak. To jest, proszę Państwa, moment na brawa. Zachęcam Państwa do nagradzania wysiłków w tancerze właśnie brawa. Miejsce czwarte wywalczyła Maja Karczmasz. Zostały nam trzy medalowe tancerki. No i zaraz się okaże, jak to wszystko się zdaniem sędziów uplasowało. Na trzecim miejscu podium w dniu dzisiejszym stanie Sylwia Hoffman. Wielkie brawa, nasza brązowa medalistka. Srebro wywalczyła, uwaga, uwaga, Alicja Banaszek. Wielkie brawa dla Alicji, wspaniałe drugie miejsce i srebro ląduje dzisiaj w jej rękach. I wiadomo już, że najlepszą tancerką w dniu dzisiejszym zdaniem sędziów jest Aleksandra Wysocka. Proszę Państwa, nagrody dla tancerzy startujących w tej kategorii ufundowała firma Inogio, producent nowoczesnych produktów o przyjaznym i wesołym designie, który pokocha każde dziecko. Bardzo dziękujemy partnerowi 34. Mistrzostw Egurola do studio firmy Inogio. Przypomnę też, że materiały z 34. Mistrzostw Egurola do studio można śledzić.